po spustoszeniach, jakie poczyniły dwie wojny światowe, wielu ludzi próbowało znaleźć sposób, aby nigdy więcej nie dopuścić do podobnego dramatu. Francuski urzędnik państwowy Jean Monnet, którego poparł ówczesny minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman, zaproponował zjednoczenie gałęzi przemysłu uważanych za machiny rozkręcające wojnę, czyli węgla i stali. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. W 1951 roku sześć państw, Francja, Niemcy, Belgia, Włochy, Luksemburg i Holandia, podpisało Traktat Paryski, ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zarządzaną przez pierwszy organ ponadnarodowy wysoką władzę. Kontynuując podjęte działania, 25 marca 1957 roku przywódcy europejscy podpisali traktaty rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W 1968 premier Luksemburga Pierre Werner zaproponował wprowadzenie wspólnej waluty. Jego plan zakładał stopniowe utworzenie Unii Walutowej w ciągu następnych 10 lat. Jednak rok później nastąpiła dewaluacja dolara w Stanach Zjednoczonych, a następnie kryzys na rynku naftowym, więc plan Wernera został odłożony na półkę. Zamiast Unii Walutowej niektóre kraje europejskie wprowadziły system węża walutowego, który ustalał limity wahań kursowych zarówno wobec szeregu walut europejskich, jak i wobec dolara. Od wprowadzenia węża walutowego w 1972 do jego likwidacji 7 lat później wielokrotnie korygowano kursy walutowe. Uczestniczące kraje na zmiany wypadały z węża i znów do niego wchodziły. W 1979 wznowiono dyskusję na temat Unii Gospodarczej i Walutowej. Powstał Europejski System Walutowy oraz ECI, Europejska Jednostka Walutowa. Była to jednak waluta wirtualna, używana tylko w rozliczeniach. Państwa tworzące Europejski System Walutowy zgodziły się utrzymywać kursy swoich walut w paśmie 2,25% wokół referencyjnego kursu centralnego. Tak powstał mechanizm kursowy. Udział w nim nie był łatwy dla rządów państw członkowskich. W latach 1979-87 kursy korygowano 37 razy. W 1986 państwa członkowskie podpisały jednolity akt europejski, stanowiący pierwszą poważną zmianę traktatów rzymskich. Celem aktu było stworzenie w ciągu 7 lat autentycznego, pozbawionego barier rynku wewnętrznego w oparciu o swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. W 1988 prezes Komisji Europejskiej Jacques Delors stanął na czele komitetu, którego ustalenia stały się podstawą traktatu z Maastricht. Raport Delora zakładał utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej w trzech etapach. Pierwszy etap, mający na celu zacieśnienie współpracy między bankami centralnymi, rozpoczął się 1 czerwca 1990 roku wraz z całkowitą liberalizacją przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku wyznaczał zakres i kierunek działań koniecznych dla utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Traktat wyznaczał rok 1994 jako początek etapu drugiego, który obejmował powołanie instytucji i ustanowienie procedur prowadzących do konwergencji gospodarczej. Traktat określił też kryteria konwergencji, których spełnienie przez państwa członkowskie jest warunkiem przyjęcia wspólnej waluty.
W trakcie etapu drugiego utworzono Europejski Instytut Walutowy, który zaczął działać 1 stycznia 1994 roku we Frankfurcie. Instytut przeprowadził prace wstępne konieczne, by prowadzenie polityki pieniężnej mógł przejąć EBC. W maju 1998 unijni przywódcy i ministrowie finansów spotkali się w Brukseli, by zdecydować, które kraje osiągnęły dostateczny stopień konwergencji, by móc wejść do Unii Walutowej. Wybrali też Willema Duisenberga na pierwszego prezesa EBC oraz mianowali pozostałych członków pierwszego zarządu. EBC powstał 1 czerwca 1998 roku, zastępując Europejski Instytut Walutowy i przejmując jego siedzibę we Frankfurcie. Wraz z pozostałymi bankami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, EBC tworzy Europejski System Banków Centralnych. Euro narodziło się w nocy 31 grudnia 1998 roku. Wtedy też nastąpiło nieodwołalne ustalenie kursów wymiany dotychczasowych walut na euro. Etap trzeci Unii Gospodarczej i Walutowej zaczął się 1 stycznia 1999 roku wraz z wprowadzeniem wspólnej waluty i przekazaniem przez krajowe banki centralne prowadzenia polityki pieniężnej Radzie Prezesów EBC. 3 lata później, 1 stycznia 2002, w atmosferze powszechnego święta wprowadzono do obiegu nowe banknoty i monety. Ludzie ustawiali się w kolejkach do bankomatów, aby jak najszybciej mieć w portfelu nową walutę. Już od 3 lat euro było oficjalną walutą banków, podmiotów gospodarczych i rynków finansowych. Teraz stało się własnością wszystkich.